Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo, składam wniosek o przerwę i uzupełnienie porządku obrad i zaraz powiem, o co chodzi. Za chwilę rząd poprosi o udzielenie absolutorium i zgodę na to, aby zatwierdzić wydatki za rok ubiegły. Sejm nie może przyjąć tego oszustwa. Po raz pierwszy w wolnej Polsce doszło do sytuacji, że rząd nie otrzymał pozytywnej oceny za wykonanie budżetu. Dlaczego? Bo miliardy złotych wyprowadziliście poza kontrolę Sejmu i poza kontrolę obywateli. Z długu stworzyliście fundusz wyborczy, który obywatele będą musieli spłacić. Pod przykrywką COVID dawaliście pieniądze nawet na hodowlę świń. Co tam jest jeszcze ukryte? Kolejne dotacje i zlecenia dla swoich, kolejne wille plus, a może jakieś prezenty dla politycznych sojuszników, jak ta willa dla Rydzyka. Chcemy poznać prawdę. Dziękuję bardzo, ponieważ padł wniosek o przerwę, poddam ten wniosek pod głosowanie.